Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu w cyklu Obrazy Historii. Tym razem zamierzamy porozmawiać o wrześniu 1939 roku z perspektywy kina sowieckiego, przyjmując jako punkt wyjścia do rozmowy filmy Aleksandra Dowżenki Wyzwolenie z 1940 roku, a także film Michała Roma Marzenie z 1941. Moimi gośćmi dzisiaj są znakomici specjaliści. Pani profesor Joanna Wojnicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, filmoznawczyni, badaczka kina sowieckiego. Dzień dobry. Oraz pan profesor Andrzej Zawistowski, historyk, pracownik Instytutu Pileckiego. Proszę Państwa, propagandowe filmy Siergieja Eisensteina, Leni Riefenstahl, Wsewołoda Pudowkina, Wejta Harlana, Aleksandra Dowżenki i wielu innych wybitnych artystów kina stawiają nas trochę w kłopotliwej sytuacji, bo z jednej strony mamy świadomość, że oglądamy dzieła wybitne, często nowatorskie, także olśniewające pod względem doskonałości warsztatowej, a jednocześnie mamy świadomość, że służyły one zbrodniczej polityce, usprawiedliwiając bezprawie, podniecając nienawiść klasową bądź rasową, wskazując zbiorowego wroga i fałszując historię. Nie można jednak udawać, że tych filmów nie ma, nie można ich ignorować. Trzeba je oglądać, trzeba analizować i mówić o nich, bo tylko wtedy będziemy mogli coś zrozumieć z takiego przedziwnego sojuszu wielkiej sztuki i zbrodniczych systemów XX wieku, nazistowskiego i komunistycznego. Dzisiaj porozmawiamy o filmach Aleksandra Dowżenki i Michała Roma, dwóch genialnych artystach, którzy na zlecenie sowieckiej władzy stworzyli filmowe obrazy upadku II Rzeczpospolitej w 1939 roku, wpisując się w propagandową narrację paktu Ribbentrop-Mołotow. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do pani profesor, ponieważ oba te filmy, i Wyzwolenie, i Marzenie, są mało znane polskim odbiorcom, dostępne są w internecie w wersji oryginalnej, a znajomość języka rosyjskiego jest niewielka, to prosiłbym o przybliżenie treści tych filmów, opowiedzenie o okolicznościach ich powstania i może podjęcie też takiego określenia gatunkowego, bo przynajmniej co do filmu Dowżenki mogą istnieć wątpliwości, czy faktycznie obcujemy z filmem dokumentalnym. Może zacznijmy od Wyzwolenia. Od Wyzwolenia, dobrze. Szanowni Państwo, to jest, jeżeli mówimy o tym filmie, to jest drugi właściwie film dokumentalny twórczości Dowżenki, bo to trzeba przede wszystkim powiedzieć, umówmy się na razie, że mówimy o nim jako o filmie dokumentalnym, prawda, bo czy to jest dokument, to jest oczywiście sprawa do bardzo poważnego rozstrzygnięcia, natomiast to jest drugi film, który on zrobił w tej manierze. Pierwszy to był taki film pod tytułem Bukowina, ziemia ukraińska, taki etnograficzny dokument, ja bym tak powiedziała, natomiast ten film jest no, oczywiście zrobiony na polecenie tak naprawdę, na zamówienie. I to jest film, który, to też trzeba powiedzieć od razu, bo myśmy może tego nie, właściwie chyba w ogóle nie powiedzieliśmy, że przecież Dowżenko jest ukraińskim twórcą. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, prawda, że to jest twórca, który był Ukraińcem, który właściwie całą swoją twórczość filmową, może nie całą, ale prawie całą, poświęcił Ukrainie. Więc to jest dość istotne, że my się tutaj obracamy jakby w kręgu kina ukraińskiego, bo w przypadku Michała Roma jest inaczej. I to jest taki film, który ma pokazać, a jakby nawet, ja bym nawet powiedziała, usprawiedliwić, wytłumaczyć, przedstawić, dlaczego atak, czy no jakby, nie wiem, wejście Armii Czerwonej na tereny zachodniej Ukrainy ma być właściwie taką odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców tego regionu. Tutaj dochodzi do tak naprawdę oczekiwanego połączenia, tak naprawdę, prawda, tej części Ukrainy, która już jest w granicach Związku Sowieckiego, no są częścią, która była w granicach II Rzeczpospolitej. I on ma taką strukturę, oczywiście pokazującą najpierw to, jak mieszkańcy tych ziem żyli
czasach, kiedy te ziemie należały do II Rzeczpospolitej. Prawda, tam się pokazuje takie obrazy ze wsi, prawda, nie wiem, z fabryk, pokazuje się ciężkie życie, prawda, tych ludzi, pokazuje się biedę, pokazuje się. Pamiętajmy, że to jest jeszcze tak zrobione, że my tam mamy komentarz cały czas. Tak naprawdę na poziomie tego słownego komentarza, no mówi się nam w sposób taki perswazyjny, prawda, jak to życie wyglądało. Te zdjęcia są tak naprawdę ilustracją trochę tego komentarza, to jest tak zrobione. No i potem mamy fragmenty pokazujące, prawda, wkroczenie Armii Czerwonej, entuzjastycznie witaną przez mieszkańców tych terenów, przez mieszkańców miast. I potem mamy takie fragmenty pokazujące, no właściwie jakby to powiedzieć, takie polityczne zagospodarowywanie tej przestrzeni, prawda? To znaczy tego, jak wreszcie dzięki wkroczeniu tej Armii Czerwonej ta kultura ukraińska i narodowość ukraińska zyskuje znaczenie, prawda? Bo mamy sceny pokazujące złożenie kwiatów pod pomnikiem Iwana Franko, prawda? Ukraińskiego, wybitnego ukraińskiego pisarza, prawda? Mamy takie sceny pokazujące przemówienia, też tam trzeba zwrócić uwagę, to, że tam się pojawiają takie postacie, między innymi Dążenko się pojawia, ale pojawia się na przykład Nikita Chruszczow w tym filmie, prawda? Będący wtedy wieżym sekretarzem na Ukrainie. Pojawia się Aleksandr Kornilczuk, mąż Wandy Wasilewskiej. Prawda? Tam są takie sceny właśnie wieńczące ten film, no, rejestrujące przemówienia tych ludzi, właśnie mówiące o tym, jak to teraz nastąpi to połączenie, to zespolenie w tej jednej komunistycznej rodzinie. To jest tak skonstruowane, prawda? Ten film ma w jakimś sensie, tak jak powiem, odpowiedzieć na taki retoryczny wymóg, prawda? Tego, że oto nastąpiło wyczekiwane połączenie zachodniej Ukrainy z tą Ukrainą wschodnią. To jest tak konstruowane. Natomiast film Roma, no to jest zupełnie oddzielna historia. To jest film, który po pierwsze jest filmem fabularnym, to jest rzecz istotna. Po drugie, on, właściwie jak to można byłoby opowiedzieć, dlatego że w przypadku filmu Roma i w przypadku jakby tego propagandowego nakierowania tego filmu, ja bym powiedziała tak, że ono jest rzecz jasna, to nie ulega wątpliwości, ale ono zostaje w dość elegancki, umiejętny sposób wprowadzone w taką fabułę, by to powiedzieć, o takim charakterze, no nie wiem, psychologiczne to nie jest dobre słowo. Może inaczej, ja może to inaczej streszczę. To znaczy mamy do czynienia z taką opowieścią o grupie ludzi, którą można określić mianem ludzi przegranych trochę. To jest w ten sposób zrobione. I teraz cały pomysł Roma polega na tym, że akcja właśnie tego filmu dzieje się w bliżej nieokreślonym mieście na terenach Rzeczypospolitej. Prawdopodobnie chodzi o Lwów, można tak przypuszczać, chociaż z tego co ja wiem, Rom chciał ten film, akcję tego filmu umieścić w Białymstoku na początku, była też mowa o Wilnie, ale ostatecznie wygląda na to, że to jest Lwów. Do miasta przyjeżdża młoda dziewczyna ze wsi, z biednej wiejskiej rodziny w poszukiwaniu pracy, albo właściwie w poszukiwaniu lepszego życia, tak można by powiedzieć, i trafia do takiego pensjonatu prowadzonego przez Madame Rose, która w tym pensjonacie mieszkają różni ludzie i tak naprawdę to jest taka grupa takich rozbitków życiowych, prawda? To znaczy jakaś panna, prawda, Wanda wieczna narzeczona, prawda, tutaj syn właścicielki pensjonatu, taki niewydarzony wynalazca, który cały czas, prawda, konstruuje, tam jakby próbuje projekty fabryki. I to są właściwie ludzie pokazywani w sposób, ja bym powiedziała, dość życzliwy przez Roma, w tym znaczeniu, prawda, że właściwie to są tacy ludzie, którzy wszyscy o czymś marzą, stąd jest ten tytuł, prawda, właśnie marzą o jakimś lepszym życiu, marzą o zamąż pójściu, tak jak panna Wanda, prawda, marzą tak jak nasza bohaterka, też o zamąż pójściu i właściwie o lepszym życiu, bo to jest taka opowieść. I wtedy, ja bym powiedziała, bardzo ładnie zarysowany taki jakby element fabularny, prawda, no wprowadzony jest właśnie ten wątek o charakterze już propagandowym, ponieważ tam w pewnym momencie okazuje się, że ta nasza bohaterka Anna, której brat jest zaangażowany w taką działalność o charakterze politycznym trochę, prawda, ona w pewnym momencie poznaje też takiego komunistę, którym się zakochuje, prawda, i w pewnym momencie jakby dochodzi do takiej
trochę przez nią nie jakby to powiedzieć, niezawinionej, czy nie do końca zrozumiałej przez nią sytuacji, że ona trafia do więzienia, polskiego więzienia, prawda, oskarżona o taką działalność tego więzienia, ucieka, przedostaje się do Związku Sowieckiego i potem mamy te ostatnie sceny, kiedy ona wraca z powrotem już, jak nie mamy po wkroczeniu Armii Czerwonej, prawda, jako osoba, która znalazła w tym Związku Sowieckim swoje miejsce, która pracuje w fabryce, prawda, jest świadomą, powiedziałabym, młodą kobietą, to tak jak powiadam, znalazła w jakimś sensie swoje miejsce, ale nie znalazła szczęścia, ponieważ okazuje się, że ona tam wraca i ten mężczyzna, w którym ona się zakochała, ten młody komunista, został przez Polaków zamordowany, prawda, więc ten element dwuznaczności tam jest. Więc ten wymiar propagandowy filmu Roma, no jest tak jak powiedziałam, on jest dość ładnie ukryty, cokolwiek to znaczy, ale ukryty w takim, no w takim elemencie, ja bym powiedziała, no takiego przekazu o takim charakterze, no nieco psychologicznym, pewnej takiej eleganckiej staroświeckości też trochę, bo tam też jest taki element, prawda? I nawet w tych portretach Polaków, którzy z jednej strony są karykaturalni, bo tak czasem bywa, ale mają w sobie też taki, ja bym powiedziała, no właśnie taki nieco staroświecki sznyt, tam jest taki. Nie wiem, czy pani profesor się ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że fabuła filmu Roma odpowiada jakby tej pierwszej części w strukturze filmu Dowrzęki. To znaczy, to jest opis tej złej Polski. To się nie mogło dobrze skończyć, prawda? Skoro w Polsce relacje społeczne były tak ukształtowane, że ludzie, no, poza tym, że klepali biedę, że nie mogli się realizować, nie mogli realizować swoich marzeń, to dodatkowo jeszcze musieli się nawzajem upokarzać. Tam w filmie Roma, właśnie prawie w każdej scenie jest taki element wzajemnego upokarzania się tak, o charakterze klasowym i ekonomicznym. Znaczy ci, którzy więcej mają, więcej posiadają, ta, która i u której się wynajmuje mieszkania, ma prawo do poniżania tych swoich sublokatorów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Kelner, szef sali poniża kelnerów, kelnerzy poniżają pikolaków, a wszystkich poniża wielki pan, który przychodzi i zamawia melbę, prawda, więc to jest odpowiednik tej pierwszej części filmu Dowrzęki, gdzie z zestawienia będziemy jeszcze o tym, mam nadzieję, mówić, pewnych danych statystycznych, które sprawiają wrażenie takiej właśnie dokumentalności, uczciwości, obiektywności przekazu. Wynika, że po prostu w tej Polsce przedwojennej nie daje się żyć, że to jest, że ten ucisk polityczny, ekonomiczny, społeczny jest tak potworny, że to prędzej czy później musi się zawalić, no i zawala się oczywiście, prawda? Znaczy, że historia ma swoją logikę. Znaczy ja, przepraszam, bo ja bym tak daleko w przypadku filmu Roma jednak nie szła. To znaczy ja nie chcę oczywiście tego filmu bronić, chociaż oczywiście warto o nim porozmawiać też z punktu widzenia no, takiego, jakby to powiedzieć, artystycznego, bo to jest bardzo efektownie zrobiony film. Natomiast aktorsko jest fenomenalne, ale to też jest jakby oddzielna rzecz, bo to też warto o tych aktorach dwa słowa powiedzieć. Natomiast ja nie wiem, czy tam aż tak mocno, ja bym powiedziała, przepraszam za wyrażenie, ten pedał jest przyciśnięty. To znaczy, ja mam zawsze, mnie się ten film kojarzy, jakby jeżeli ktoś zna trochę historię kina, jak oglądam ten film Roma, to mi się tak troszkę kojarzy z takim filmem, klasykiem francuskiego kina, filmem Marcela Carnego, Terlinor. Jest taki film z mniej więcej z tego samego czasu, który właśnie opowiada, oczywiście tam nie ma tego całego politycznego elementu, ale on też opowiada trochę o takim no, hotelu, prawda, pensjonacie, który jest jakby zbieraniną rozbitków życiowych. I tam ja mam takie wrażenie, że jednak u Roma przy tym całym elemencie właśnie no, takiego, no, no, nie wiem, naświetlenia tej rzeczywistości II Rzeczpospolitej, prawda, że właśnie no, tutaj są te różnice, że są biedni, że są bogaci, że, prawda, że ludzie żyją w ucisku, że ta dziewczyna właśnie wyjeżdżając z tej wsi, tam się pokazuje tych rodziców, którzy ją żegnają, prawda, no takich niesłychanie ubogich ludzi, którzy ten konia stracili, czy no po prostu żyją na granicy nędzy, ale jest też tak, że te postaci, ci mieszkańcy tego,
tego pensjonatu Madame Rozy. Ona sama, to tutaj trzeba powiedzieć, bo to Faina Raniewska, która zagrała tę rolę, rzeczywiście zagrała tą znakomitą rolę. Ten jej syn, taki właściwie, taki cały czas mieszkający u mamy, cały czas jakby robiący te projekty, jakieś takie dziwne marzenia, prawda? Tak jak mówię, ta dziewczyna, która pragnie wyjść za mąż, ten jej ewentualny narzeczony, który udaje wielkiego pana, a potem się okazuje, że mieszka, prawda, tak jakby na jakimś poddaszu, w jakimś ubogim mieszkaniu. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że ten film, oczywiście, że tam jest ten taka próba sportretowania może w taki sposób tej rzeczywistości II Rzeczpospolitej, ale gdzieś niuansowość tych postaci, to może właśnie w ten sposób, że to jest zasługa Roma, być może właśnie zasługa aktorów, ale niuansowość tych postaci sprawia, że ta jednoznaczność taka ogromna, którą w niektórych filmach propagandowych mamy, w tym filmie, jakby to powiedzieć, nabiera czegoś takiego bardzo charakterystycznego, że on jest jednak pod pewnymi względami dużo bardziej, ja bym powiedziała, migotliwy w swoim przekazie, tak bym rzekła. Prosiłbym w takim razie jeszcze o doprecyzowanie tej kwestii gatunkowej. Czy film Dowżęki możemy nazywać dokumentem? To pytanie towarzyszyło również filmom Leni Riefenstahl. Ona się w ten sposób broniła przed sądem denazyfikacyjnym. To znaczy, oczywiście, to też trzeba powiedzieć od razu, jak mówimy o tym akurat w filmie Dowżęki, bo jednak mówiąc o Dowżęce, jednak mówimy o artyście wybitnym, prawda? To znaczy o takim artyście, który zajmuje bardzo wyraźne miejsce w historii kina, nie tylko sowieckiego, bo to też trzeba mieć tego świadomość. I to jest film, który poza wszystkim innym jest źle zrobiony, to znaczy on warsztatowo, ja bym powiedziała, on jest warsztatowo niesłychanie kulawy. To widać, że jakby to jest zrobione pospiesznie, rzeczywiście, prawda, że to jest zrobione tak na zamówienie, żeby to było właśnie zrobione. Natomiast pytanie dotyczące tego, co to tak naprawdę jest oczywiście pytaniem bardzo istotnym. Ono dotyka w ogóle istoty dokumentu, bo to można byłoby rozszerzyć w ogóle, czym jest dokument i czy dokument to jest takie zjawisko, czy taki typ kina, bo to nawet nie mówimy o gatunku, tylko o pewnym rodzaju filmowym, który nam pokazuje pewną prawdę rzeczywistości, czy nam kreuje pewien obraz rzeczywistości, prawda? Bo to jest w ogóle jakby inny problem, ale to jest problem bardzo szeroki, nie będziemy go tu teraz roztrząsać. Natomiast tu niewątpliwie mamy do czynienia z takim przekazem, ja bym powiedziała, ja to tak nazywam, to jest taki kreacyjny dokument. I też trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że jeżeli mówimy o tego typu dokumencie, pan wspomniał Leni Riefenstahl, jak najbardziej, ale pamiętajmy, że twórcą takiego typu dokumentu był mniej więcej tylko Dziga Wiertow, to znaczy on się narodził tak naprawdę, to znaczy taki model dokumentu propagandowego, taki model dokumentu, w którym otrzymujemy tak naprawdę pewien przekaz o charakterze perswazyjnym, gdzie obraz rzeczywistości ulega takiej przemianie, prawda, i takiemu przeobrażeniu za pomocą technik montażowych. To można robić, oczywiście to nie są nawet bardzo skomplikowane techniki, ale to się robi w taki sposób, żeby ten obraz rzeczywistości, który się prezentuje widzom, był tak naprawdę zgodny z pewnego rodzaju wizją reżysera, prawda? Czy to jest wizja reżysera, czy to jest wizja ideologiczna, którą on musi realizować, to już jest druga rzecz, prawda? Natomiast to jest właśnie coś, czego nas nauczyli, mówię nas w sensie oczywiście, nie wiem, filmowców, czy nauczyli Rosjanie. To się wykształciło w latach 20. w tej szkole montażu, tylko że ja wracam do tego, film Dowżęki jest jednym filmem w tym przekazie tak, powiedziałabym, prymitywny, jakby w sensie tej roboty filmowej, prawda? On jest tak jak powiadam, tam widać bardzo wyraźnie, a widzia te szwy. Tak, gdyby to zrobił Dziga Wiertow, to byśmy mieli ferię, prawda? Rozmaitych chwytów takich właśnie retorycznych. Natomiast w tym filmie po prostu widać te szwy, widać, że tam są sceny, które są inscenizowane, na przykład wyraźnie, prawda? Widać, też pamiętajmy o tym, że tego rodzaju dokument można właściwie zrobić w taki sposób, bo Dowżęko jeździł po Ukrainie, ale tam jest taka informacja na początku tego filmu, że film jest też zrobiony przez operatorów wytwórni kijowskiej. Prawda? Więc mamy grupę operatorów, która wyjeżdża, prawda, i robi zdjęcia z różnych miejsc i teraz składa się te zdjęcia w całość.
I niekoniecznie jest tak, że to, co my oglądamy na ekranie, to są fragmenty tej rzeczywistości, która się znajduje, powinna się znaleźć w tym konkretnym miejscu, prawda? Bo to może być wzięte nie wiadomo skąd, prawda? Więc tego rodzaju manipulacja, czy tego rodzaju, bym powiedziała, no taka montażowa feria, no jest pewnym też elementem poetyki kina, to sobie trzeba wyraźnie powiedzieć, tylko ona jest najczęściej łączona z kinem fabularnym. A z dokumentem również może być i w związku z tym to na pewno nie jest dokument w takim rozumieniu, prawda, jakbyśmy chcieli, prawda, który nam jednak jakąś odsłania fragment rzeczywistości, prawda, tylko to jest pewien rodzaj no, takiego kreacyjnego, perswazyjnego, ja bym tak powiedziała, przekazu, który w kinie da się skonstruować za pomocą Powiedziała pani profesor, że tych elementów perswazyjnych, skutecznych w swojej perswazyjności w filmie Dowżenki jest niewiele, że film jest dosyć prymitywnie sklecony. Wydaje mi się, że wybór rodzaju właśnie dokumentalnego jest jednym z takich elementów perswazyjnych, ponieważ jednak pod wpływem tej sugestii, że widzimy, że na ekranie nie występują aktorzy, tylko wiwatujące tłumy na ulicach Lwowa, witające z łzami w oczach radzieckie czołgi, no że Dowżenko sobie tego nie wymyślił, że widzimy po prostu prawdę, prawda? Podobnie jest zresztą z tym zestawieniem rzekomych danych statystycznych o przedwojennej Polsce, gdzie pod 80% populacji było chore na gruźlicę i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko robi wrażenie przekazu, jakby w autorytet kina dokumentalnego jest tutaj zaprzęgnięty do roboty ideologicznej czy perswazyjnej. Natomiast wydaje mi się, że głównym celem takim właśnie politycznym, perswazyjnym, nie wiem czy profesor Zawistowski się ze mną zgodzi, było pokazanie jakby prawowitości, prawomocności aktu przyłączenia Kresów dawnej Rzeczpospolitej do Związku Sowieckiego, bo mniej więcej od połowy filmu, kiedy kończą się sceny tych spontanicznych wiwatów na cześć armii sowieckiej, zaczyna się ten proces legislacyjny i on się zaczyna od dołu, od jakichś zebrań lokalnych komitetów, widzimy przemawiających trybunów ludowych, aż do samej góry, potem jest spotkanie w Kijowie, a potem na samym końcu Moskwa wita delegatów ukraińskich, którzy uradzili, że oni chcą jako reprezentanci ludu pracującego Ukrainy, oni chcą przyłączyć się do Związku Sowieckiego i oczywiście są entuzjastycznie witani przez reprezentantów z kolei bolszewików rosyjskich, radzieckich, ale Związku Radzieckiego i w rezultacie dokonuje się połączenie. Ja już coś takiego widziałem. To jest, przepraszam, wycieczka współczesna, ale dokładnie według tego schematu odbywało się przyłączenie Krymu przed paroma laty do Rosji. Dokładnie na takiej samej zasadzie. Najpierw parlament krymski uchwalił, że chce do Rosji, potem ci delegaci z Krymu pojechali do Moskwy, tam oni się długo zastanawiali, deliberowali, w końcu podjęli decyzję, dobrze, to my was przyjmujemy. Więc film dokumentalny, rzekomo dokumentalny Dowżenki, tak jakby dokumentuje ten proces legalistyczny, tak? Ten proces prawny, który kończy się ostatecznie właśnie prawomocnym przyłączeniem, podczas gdy no właśnie nasza wiedza historyczna jest troszeczkę inna, był to po prostu czwarty rozbiór Polski, efekt paktu Ribbentrop-Mołotow, który oczywiście zawierał tajny dokument. Nie wiem, czy pan, panie profesorze, podobnie odczytuje, można powiedzieć, intencje takie narracyjne autora scenariusza, pomijając kwestię, czy mu się to udało, czy nie, ale chodzi o jakby założenie tej struktury perswazyjnej.
Poruszyliście Państwo masę wątków, do niektórych chciałbym się też po drodze odnieść, bo to jest dosyć istotne dla odpowiedzi na pytanie, które Pan przed chwilą zadał. Uporządkujmy sobie na chwilę tylko coś, co pewnie wszyscy wiemy i pamiętamy, ale żebyśmy sobie te wyspy historyczne gdzieś na tym oceanie, na którym dzisiaj podróżujemy, wyznaczyli te punkty. Pakt Ribbentrop-Mołotow zakładał, że granica pomiędzy Sowietami a Niemcami będzie przebiegać w przybliżeniu na Wiśle. Warszawa cała po stronie niemieckiej, ale już kilkanaście kilometrów na wschód od Warszawy to już miał być Związek Sowiecki. I początkowo był taki pomysł, że te przyłączone ziemie zostaną administracyjnie podzielone na trzy części. To znaczy część wcielona do Białorusi sowieckiej, część do Ukrainy sowieckiej i powstanie coś, co roboczo mogło się nazywać Polską Republiką Radziecką. No bo trudno byłoby utrzymać tą propagandę z 17 września, że gdzieś koło Radzymina na zachód od Wyszkowa mieszkają skupiska ludności białoruskiej czy ukraińskiej, czy w Ostrołęce, czy gdzieś tam, prawda? To był absurd. Natomiast tak zwany drugi pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli ten zawarty porozumienie o przyjaźni i granicach z września, z końca września 1939 roku, ten przebieg granicy zmienił, przesunął z Wisły na Bug, nie wchodząc już w inne szczegóły. I wówczas właśnie przystąpiono do tego, o czym Pan tu powiedział, czyli do takiego pozornego legalizowania tego, co się stało. To znaczy utworzono, o czym się mało pamięta, dwa nowe twory, które się nazywa, jeden się nazywał Zachodnio-Białoruska Republika Radziecka ze stolicą w Białymstoku i Zachodnio-Ukraińska Republika Radziecka ze stolicą we Lwowie. I dopiero te twory, do których przeprowadzono do zgromadzeń tych dwóch tworów, no prawie jak na Ukrainie, prawda, w tych republikach ludowych, przeprowadzono quasi wybory, które były jednocześnie przyznaniem obywatelstwa Polski tym Polakom, którzy mieszkali dotychczasowo w tym miejscu, na obywatelstwo sowieckie, podporządkowanie ich sowieckiemu państwu. To było złamaniem wszelkiego prawa międzynarodowego. I dopiero te dwa twory w Białymstoku i we Lwowie najpierw ogłosiły przyłączenie się do Ukrainy Radzieckiej i Białorusi Radzieckiej odpowiedniej i dopiero wtedy przemówiła Moskwa. Więc ten proces miał te dwa czy trzy tak naprawdę etapy. Tak to historycznie wyglądało. Teraz spójrzmy na te dwa filmy. Najpierw na film Dowrzenki i ja chciałbym zauważyć jedną bardzo ciekawą rzecz, że ten film ma trochę dłuższy tytuł, Oswobodzenie albo Wyzwolenie, ale pod tytułem jest Wyzwolenie ziem ukraińskich i białoruskich od ucisku polskich panów, zjednoczenie bratnich narodów w jedną rodzinę. Kronika historyczna. Tak brzmi pełen tytuł tego dzieła. Ja jestem gotowy do obrony tezy, że ten film w połowie jest dokumentem. Jest ewidentnym dokumentem, bo to, jak on pokazuje obrady tego zgromadzenia we Lwowie, to jest film dokumentalny. Tam kto inny reżyserował i co innego reżyserował. Tam reżyserowano te obrady. Natomiast Dowrzenko pokazuje te obrady i on to pokazuje bardzo ciekawie. I to jest naprawdę wciągające, co ci ludzie mówią, jak ci ludzie mówią. Proszę zauważyć, że tam są również przemówienia po polsku, sfilmowane, nietłumaczone. I to jest film dokumentalny w tej drugiej części, ewidentnie. Możemy oczywiście mieć do niego duże uwagi warsztatowe, techniczne, ale to jest film dokumentalny. Natomiast w pierwszej części on absolutnie z dokumentem nie ma nic wspólnego, bo pani profesor tu wskazała, zresztą pan też wspominał o tym, że są tam ci operatorzy, ale na dwie rzeczy spójrzmy uwagę, że on jest również tematycznie schrzaniony, przepraszam za kolokwializm, bo przecież to miał film zgodnie z tytułem miał dotyczyć i Białorusi zachodniej tak zwanej i zachodniej tak zwanej Ukrainy. Ten Białystok i ta tak zwana zachodnia Białoruś, w cudzysłowie pod nazwa sowiecka, przecież jest zupełnie zmarginalizowana. Tam się wykorzystuje tylko i wyłącznie te zdjęcia operatorów, którzy podróżowali wraz z frontem i je się wykorzystuje. To po pierwsze.
Po drugie, oczywiście Dowżenko został tam wysłany, on jedzie za tym frontem i próbuje coś kręcić i mu to zupełnie nie wychodzi. Znamy dokumenty KGB, kiedyś Ist Prawda, historyczna prawda, taki portal ukraiński historyczny, jeden z największych, opublikował dokumenty z archiwum KGB, NKWD de facto jeszcze, gdzie są właśnie donosy na Dowżenkę z czasów realizacji przez niego oswobodzenia, wyzwolenia. I on tam się skarży swojemu przyjacielowi, koledze, no, który go tam odwiedził, że on to widział, jest szczęśliwy, że nareszcie naród jest zjednoczony, ale on się skarży, że on tam nie widział tego entuzjazmu wśród Ukraińców, że on nie widział tego entuzjazmu. On to musiał wszystko wyreżyserować. Proszę zauważyć, tam jest jedna znakomita scena, która się dzieje w Ławrze Poczajowskiej. Jednym z najważniejszych klasztorów prawosławnych w tej części Europy, Ławra Poczajowska. Ławra, w której zakonnicy prawosławni nie zaakceptowali powstania państwa polskiego, bo na przykład tam przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego obowiązywał czas moskiewski. Oni nie przestawili zegarków. To takie symboliczne pokazanie, że oni nie uznają, że są w jakimś innym państwie. I przecież ci zakonnicy tak ochoczo się gromadzą, głosują za tym Związkiem Sowieckim, to aż zęby bolą, jak patrzymy na to, jak to jest wszystko sztucznie zrobione, prawda? A z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest druga wersja, albo przynajmniej druga, jeżeli nie kolejna wersja tego filmu, bo pierwszą wersję tego filmu Dowżenko odrzucono. Ona została odrzucona i on musiał dokonywać różnych poprawek. On nie czuł tak naprawdę tego, co się dzieje we wrześniu 1939 roku na czymś, na terytorium, które jest nazywane w cudzysłowie zachodnią Ukrainą, co oczywiście jest wtedy mocnym nadużyciem. Więc ten film w tej części jest rzeczywiście filmem zupełnie niedokumentalnym, chyba że potraktujemy do tego filmu to powiedzenie, które traktujemy czasami do książek, że książka mówi nie tylko o tym, co zawiera, ale też mówi o czasie, w którym powstała. I tu wtedy zgoda. To jest film dokumentalny, który pokazuje ten czas, o którym on powstał. To się zgadza. Natomiast jeżeli chodzi o film Roma, o Marzenie, to dwie uwagi. Jedna taka porządkująca. Tam jest jeden bardzo dobry zabieg, taki artystyczny, który mi się zawsze podobał. To znaczy, że to słowo marzenie pojawia się przez cały film w różnych kontekstach. I przecież ten pensjonat nazywa się Marzenie, w którym oni mieszkają. To jest rzeczywiście artystycznie film zrobiony bardzo dobrze, ale to jest film, który wprost czerpie z całego tego obrazu Polski i Polaków stworzonych przez filmowców sowieckich przez 20 wcześniejszych lat. I nawet ma wspólne elementy z filmem Dowżenki. Bo jeżeli zaczynamy, to pani profesor ma rację oczywiście, że Rom też podróżował za frontem. On był w Białymstoku, on był w Wilnie, on tam zobaczył te pensjonaty. Rzeczywiście film odnosi się do Lwowa, ale może nie w sensu stricte do Lwowa, tylko był tam realizowany, tam są sceny z ulic lwowskich nakręcone. Natomiast to jest jakieś miasto nie wiadomo gdzie, na pewno nie Lwów, bo się zaczyna od tego, że w tym mieście były cztery kościoły. W Lwowie cztery kościoły to są na trzech sąsiednich ulicach, prawda? Więc to na pewno nie Lwów w sensu stricte. Natomiast tam są takie elementy bardzo zbieżne, jak na przykład film Roma zaczyna się właśnie taką planszą tekstową, gdzie się mówi właśnie tyle kościołów, kilka fabryk raptem, ale za to 27 domów publicznych, jeżeli dobrze pamiętam tą liczbę. W każdym razie to była liczba w dziesiątki liczona, prawda? Cztery więzienia. A co jest u Dowżenki? Wyliczenie. Tyle więzień, a tak mało fabryk i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo to zbliżone. Więc film Roma jest filmem, który de facto powtarza narrację, która powstała dużo wcześniej niż sam film Roma, niż sam film Dowżenki, tylko robi to w artystycznie, niestety, bardzo dobry sposób, bo przypomnijmy, to jest film, który znajduje się w setce filmów uznanych za kanon rosyjskiego i radzieckiego kina. Jest jeden z tych 100 najważniejszych filmów tej kinematografii, która przecież produkowała w pewnym momencie setki filmów rocznie. A to jest kanon 100 i ten film się tam znajduje. To może w takim razie... Jeśli ja mogę się odnieść do tego, właściwie do filmu Roma, bo to co pan profesor mówił o filmie Dowżenki, no to oczywiście
Oczywiście to jest prawda i prawdą jest też, ale to dotyczy nie tylko tego filmu Dobrzęki, że on to musiał zmieniać, przemontowywać, bo to akurat w przypadku Dobrzęki to on miał takie kłopoty z wieloma swoimi filmami, między innymi z filmem, o którym tutaj warto wspomnieć. Oczywiście on nie jest filmem dokumentalnym, ale też ma w sobie akcenty antypolskie, to pamiętajmy o tym, czyli filmie Szczors. Prawda? Z 39 filmu. Też skądinąd film jest znakomicie zrobionym od strony takiej filmowej, ja bym tak powiedziała, prawda? Ale też to jest film zrobiony na polecenie Stalina, też Dobrzęko przerabiał scenariusz, też musiał ten film zmieniać. To jest w ogóle taka przypadłość też, ja bym powiedziała, no, sowieckich filmowców, bo to nie tylko jego, ale Dobrzęki w jakimś sensie szczególnie. Natomiast jeśli chodzi o film Roma, To jest tak, ja nie chcę tego filmu bronić, proszę mnie też zrozumieć, bo jakby oczywiście zdaję sobie sprawę z tego elementu, prawda, który tam jest, ale jak pan profesor wspomniał o tym, że to jest właściwie film, który kontynuuje pewien sposób pokazywania Polaków, który się wcześniej pojawił, prawda, w kinematografii Związku Sowieckiego, to też warto o tym powiedzieć, oczywiście to nie jest a propos naszego dzisiejszego tematu, bo mówimy tutaj o 1939 roku, ale tych filmów, które mają w sobie antypolskie wątki, prawda, one w filmie, czy w kinematografii sowieckiej, one się pojawiały i one właściwie zaczęły się pojawiać już mniej więcej około 1920 roku, czyli od czasu wojny. Dokładnie, w 20 roku, to jest prawie połowa twórczości to jest, ówczesnych oczywiście, filmowców. Oczywiście, że tak, tylko jeżeli mówimy na przykład o filmach z czasów wojny polsko-bolszewickiej, czyli tak zwanych agit filmach, bo to się tak nazywało, prawda, no to one niestety dla historyków, prawda, to duża część tych filmów się niestety nie zachowała. Natomiast oczywiście tam są takie filmy, gdzie się generalnie kreuje ten rodzaj wizerunku dotyczącego jakby pańskiej Polski, prawda? To jest z jednej strony, prawda? Ten element, prawda? Tej powiedzmy pańskiej, potem faszystowskiej też, bo to też ten element chodzi. Ale jedna rzecz, bo tu warto też powiedzieć, że większość tych filmów, i tak jest też w przypadku filmu Roma, i tak jest też w przypadku filmu Dobrzęki, i tak jest też w przypadku filmu, o którym też tu warto wspomnieć, bo on jest, ja bym powiedziała, dużo bardziej zjadliwy od filmu Roma, to jest mianowicie film Abrama Roma, Wiatr ze Wschodu z 1939 roku. To jest film, w którym ten element właśnie, ja bym powiedziała, usprawiedliwienia agresji sowieckiej na ziemię II Rzeczpospolitej i właśnie też ten element, ja bym powiedziała, tego ten dotyczący połączenia ze sobą, prawda, tych tam też chodzi o Ukrainę, prawda, tej Ukrainy Wschodniej i Ukrainy Zachodniej, jest dużo wyraźniej, że on jak powiedziała, dużo bardziej zjadliwy. A ten film też jest mało znany, tak bym rzekła. Natomiast, no tak jak powiadam, on oczywiście ma w sobie, ja mówię teraz o filmie Marzeń, on ma w sobie ten element do takiego pokazania, no nie wiem, życia w II Rzeczpospolitej, stosunków społecznych tam panujących, prawda, jakiegoś takiego, no nie wiem, wyzysku, prawda, społecznego, czy czegoś takiego. No ja jednak mam naprawdę takie wrażenie, jak go porównuję, no nie wiem, no chociażby z takimi filmami, jak nie wiem, czy Państwo znacie, czy z Panów zna taki film z 26 roku Jurija Taricza, to był taki białoruski reżyser, właściwie ojciec kinematografii białoruskiej, on zrobił taki film Leśna opowieść, którego akcja dzieje się na terenach Białorusi, ale po polskiej stronie. Prawda? Znaczy i tam, to rok 20. To są lata 20. To są lata 20. To się nawet chyba jeszcze zaczyna przed. Nie, to w 20 roku. Jednak zaczyna przed. Ja mówię o akcji filmu. Akcja filmu się zaczyna w roku przed 20, w roku 20. I później jest około 20, prawda? I tam ten, ja bym powiedziała, ten rodzaj takiego przekazu dotyczącego też antagonizowania, bo to też trzeba pamiętać, prawda, że to też miało taki cel w jakimś sensie, to znaczy takiego pokazywania z tych stosunków polsko-białoruskich czy polsko-ukraińskich, no na zasadzie pewnej takiej antagonizacji ciągłej, prawda, takiego wydobywania tych elementów antagonizujących, prawda? I to jest wpisane zarówno w tamten film i film Roma. Natomiast jeśli chodzi o Białoruś, której w filmie Dobrzęki nie ma, albo jest jej mało, albo prawie nie ma, no to ja myślę, że tu odpowiedź na to pewnie jest dość prosta. Po prostu Dobrzęko niespecjalnie chyba się na tej Białorusi dobrze czuł, niespecjalnie ją znał, niespecjalnie. On był Ukraińcem. On po prostu, ta Białoruś go chyba mniej interesowała, czy mniej obchodziła, on był po prostu Ukraińcem i te
wszystkie jego filmy właściwie, czy większość, dotyczą Ukrainy i ta Ukraina po prostu jest tutaj no, najważniejszym tematem, prawda? Ona jest po prostu najważniejszym i dla niego najważniejszym obszarem działań, tak bym powiedziała. To wydaje mi się, że to po prostu można w ten sposób tłumaczyć, chyba że są jeszcze jakieś tłumaczenia no, typowo, ja bym powiedziała, warunkowane politycznie, prawda, różnymi takimi elementami, ale to może wynikać właśnie z tego. Ja chciałbym, żebyśmy wymienili te elementy stereotypu antypolskiego, które występują w obu filmach. Zwracam uwagę na przykład na coś, co potem będzie takim kanonicznym obrazem pokazującym właśnie kampanię wrześniową, czy wojnę obronną 1939 roku, czyli naszą kawalerię tak. Naszych ułanów, prawda? Ten Polak ułan, który macha szabelką, prawda? To jest taka właśnie groteskowy obraz Polaka, takiego zawadiaki, który szuka guza. No i jak szuka guza, no to prędzej czy później go znajdzie, prawda? Zgodnie z tym powiedzeniem, zresztą na który powołuje się pan profesor w swoim tekście. No i doigrali się, prawda? Szukaliście guza, no to go znaleźliście. To jest obraz tego polskiego pana, o którym mówiła pani profesor, bo to są nie tylko pewne typy takich zdegradowanych szlachciurów, czy ludzi, którzy pozują trochę na właśnie na szlachtę polską. W filmie Roma, ale to jest również w filmie Dowrzenki, gdzie widzimy ulicznego błazna, który przedrzeźnia, naśladuje polskich panów. No i komentarz od Dowrzenki jest taki, że to jest prawdopodobnie Józef Beck, szef MSZ-u, a to jest jakiś marszałek Piłsudski. Więc gdybyśmy mogli na chwileczkę się zatrzymać nad tym, czy ten obraz Polaka, który być może właśnie krystalizuje się w przekazie wizualnym już w latach 20. Na kanwie no, wojny polsko-bolszewickiej, czy i potem rozwija się przez lata 20-30. Zostaje uwidoczniony w tych dwóch filmach, o których mówimy, czy on jest spójny, czy z tych części, że tak powiem, można ulepić jakąś antropologię Polaka, która jest poręczna dla sowieckiej machiny propagandowej. Panie profesorze, czy ma pan pomysł? Oczywiście tak jest, chociaż ja bym nie zgodził się z tą tezą, że Ułan jest symbolem groteskowej Polski, bo być może w zderzeniu z niemiecką potęgą, natomiast dla Sowietów konnica, kawaleria to jest jeszcze ważny element działań pola bitwy, więc nawet w tym wspomnianym przez panią profesor filmie Wiatr ze Wschodu, ułani niosą śmierć, zagrożeni, to oni palą te ukraińskie wsie, to tutaj z groteski było dosyć daleko. I jeszcze słowem uzupełnienia, ja tak zawsze dzielę te filmy o wrześniu 1939 roku w różny sposób, sowieckie, ale można je też podzielić na te filmy, które pokazały się na ekranach kin, są na ekranach kin, w cudzysłowie są pokazywane, zniknęły albo nigdy na nie nie weszły. I Wiatr ze Wschodu był tym filmem, który był pokazywany, a później bardzo szybko został schowany głęboko, bo tam wprost uzasadnia się atak na Polskę jako atak zasadny ze strony Niemiec, bo sami Polacy zasłużyli. Co więcej, tam prowokacja gliwicka jest pokazana rzeczywiście zgodnie z propagandą niemiecką. Ale był też taki film, który się nazywał Rodzina Janusz, który dotyczył Białorusi, tej sowieckiej, ale gdzie tam wyrywano wprost sobie polskie słupy graniczne i przynoszono do wsi. To on w ogóle się nie znalazł nigdy. No ale z filmem Roma też przecież mamy, mówię o filmie o marzeniu, prawda, że to jest też film, który właściwie został, o ile dobrze pamiętam, wprowadzony na ekrany, bardzo szybko zdjęty, bardzo szybko i potem wprowadzony w 1943 roku po raz drugi. Ale z tego co wiem, niespecjalnie zauważony w ogóle przez widownię. Natomiast on no, też nie miał
jakby życia ekranowego, takiego za prostego. No, przepraszam, że przerwałam, ale to tak a propos samego marzenia. Ale może wróćmy do tej antropologii. Co się o niej da powiedzieć w takim razie szczegółowego? Ja będę wracał uparcie do swojej tezy pewnego zbilansowania tej całej propagandy sowieckiej w tych dwóch filmach, która toczy się od roku 20. Zawsze w podobny sposób. Więc idąc po kolei, polski pan, o którym tu już padło wielokrotnie, tak? Używanie tego słowa pan, szanowny panie, to ma swój kontekst, ma swoją wymowę w języku rosyjskim, jednoznacznie kojarzącą się z Polską. Polscy panowie ukradli, panowie uciekli, panowie narozrabiali i tak dalej, i tak dalej. Polski pan. Drugie, bardzo charakterystyczna rzecz, która od razu zawsze w propagandzie jest wykorzystywana, to są polskie nazwiska kończące się na ski, kojarzące się właśnie ze szlachtą w jakiś sposób. Też jest, proszę zauważyć, że w filmie Roma takim człowiekiem, który od razu nie budzi naszej sympatii, jest człowiek o nazwisku Komorowski. To jest dokładnie pokazywane, prawda? To jest jeden z wielu. Pewien sposób noszenia się, wspomnieliście państwo, taki trochę staroświecki, pański, burżuazyjny. Nie z tej epoki, my jesteśmy w zupełnie innej epoce robotników, którzy ubierają się tak, żeby szybko przystąpić do pracy, a nie nosić się w meloniku, nie nosić się w jakiejś pięknej marynarce, surducie czy czymś podobnym. No i do tego te sumiaste wąsy zakręcone. Nie takie proste jak u Stalina, tylko sumiaste zakręcone wąsy. To też jest taki symbol. Do tego dochodzą takie elementy jak na przykład rogatywka. Wszędzie obecna, kojarząca się jednoznacznie z Polską, konfederatka, rogatywka. Proszę zauważyć, nawet na plakatach propagandowych, jak jest Polak rysowany, sumiaste wąsy, rogatywka albo konfederatka i nie ma wtedy wątpliwości, kto to jest. I w tych filmach to dokładnie wygląda. No plus żołnierz polski i plus ważna postać policjant. Policjant to jest taka postać, która w wielu, wielu filmach od 26 roku będzie się przewijała niemalże w każdym filmie. Tak? Symbol ucisku. No przecież kto bije bohaterkę marzenia? Polscy policjanci podczas przesłuchania. Katują ją wręcz przecież. To oni, przesłuchując wcześniej tych, którzy chcą uciekać do Związku Sowieckiego, pytają, a po co żeście tam chcieli uciec? Nie podoba wam się tutaj, system wam się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie elementy, które moim zdaniem w dużej mierze są przyniesione z twórczości karykaturzystów. To jest dokładnie odwołanie się do znanych stereotypów, skojarzeń, pewnych prób przedstawienia Polski, Polaków jako właśnie panów, jako tych ludzi, którzy są Słowianami, ale nas zdradzili trochę i wynieśli się ponad nas, zupełnie nieusprawiedliwienie, dlaczego oni to zrobili i przez to stali się groteskowi w porównaniu do nas. Bo tutaj raczej nie pokazuje się Polaków, nawet jeżeli się pokazuje ich jako bezwzględnych, krwiożerczych, to jednak zawsze jako groteskowi. Proszę zauważyć, zawsze kończy się to właśnie jakąś groteską, jakimś zawaleniem się domku z kart. I chyba tak to można zauważyć w każdym z tych filmów, bo przecież również w tym filmie dokumentalnym, w jego części niedokumentalnej, prawda? Właśnie panowie uciekli. Proszę zauważyć, tam są takie, ja powiem, piękne sceny z zamku w Nieświeżu. Nie wiem, czy to robił Dowrzenko, bo to właśnie nie jest Ukraina. Nie wiem, czy to robił Dowrzenko, no bo przecież to na zamku w Nieświeżu jest kręcone. Przecież tam jest ten papieros palący się, który... Oni uciekli przed chwilą, nawet papierosa nie zdążyli zabrać z popielniczki. On się jeszcze ciągle pali, on ciągle dymi. Jest tam kilka takich elementów, jak ta ziemianka wyciągana na tym wózku z tego pałacu, który zamienia się teraz w dom dla ludu i tak dalej, i tak dalej. Więc tam jest kilka takich scen na tej Białorusi, na tej zachodniej tak zwanej Białorusi, czyli na polskich Kresach Wschodnich sprzed 1939 roku, które też są w jakiś sposób reżyserowane i czasami się wydaje lepiej niż te z Huculszczyzny na przykład. Nie wiem, czy robił to Dowrzenko. On oczywiście dostał zadanie nakręcenia filmu, który, to co pan doktor powiedział na samym początku, będzie takim dokumentem uzasadniającym to, co się stało. Więc tu nie mogło być tylko o Ukrainie, bo to musiało dotyczyć całości ziem, oczywiście nie Litwy, bo
jeszcze Litwa, jak on to kręcił, to nie znalazła się w szczęśliwej rodzinie narodów sowieckich, ale dlatego ta Białoruś tam została doklejona sztucznie, nieudanie, zupełnie marginalnie, no ale tytuł mówi sam za siebie. Pani profesor, bo pani troszeczkę broni, wydaje mi się, obrazu Polaków u Roma, ale może, ale proszę się nie wycofywać, bo to jest moim zdaniem trafna obserwacja. To jest według mnie trafna obserwacja, ale ona może iść, ona może być spójna z pewną koncepcją też narracyjną, która na przykład w propagandzie sowieckiej odnosiła się do żołnierzy polskich, gdzie zawsze żołnierz, ten prosty, zwykły żołnierz był traktowany z pewnym szacunkiem, ze zrozumieniem, nawet pewną empatią taką właśnie psychologiczną, no bo to był prosty chłopak, mięso armatnie, prawda, obdarzone uczuciami. Natomiast krytyce podlegało zbrodnicze dowództwo, prawda, które posyłało tych chłopców na pewną śmierć wbrew konieczności historycznej, której broniąc straconej sprawy. To jest, najlepszy przykład to jest obraz powstania warszawskiego w propagandzie sowieckiej. Więc tutaj też widzimy rozbitków życiowych, ludzi, że tak powiem, na dnie tej hierarchii społecznej, którzy są w żałosnej sytuacji, ale to nie jest ich wina, tak jak nie jest winą AK-owców, że strzelali do żołnierzy Armii Radzieckiej, bo takim po prostu kazali ich zbrodniczy dowódcy. Ten nieudaczny inżynier, którego biurko jest wypełnione projektami jakichś maszyn, których on nie może zrealizować, w Związku Radzieckim byłby prawdopodobnie szczęśliwym i pracującym na rzecz postępowej ludzkości fachowcem, prawda? Ponieważ w Związku Radzieckim jego koledzy rozpoznaliby talent tego człowieka, a w społeczeństwie burżuazyjnym, które goni za zyskiem, które nie jest zainteresowane prawdziwym postępem, taki człowiek jest dziwolągiem, dziwadłem, frustratem. Może się mylę, ale tak bym odczytywał ten obraz Polaka. To na pewno, bo jeżeli już jesteśmy przy tym ostatnim wątku, to proszę też zwrócić uwagę, tam jest taka scena, jak bohaterka nasza wraca, ta Anna wraca, prawda, do tego, ona go spotyka, do pana Lazara. I ona mu pokazuje to zdjęcie tej fabryki, w której pracuje, prawda? I on jest taki zachwycony i pyta się, gdzie to? W Poznaniu, prawda? A ona mówi nie, właśnie w Katowicach, a ona mówi nie, prawda? To jest właśnie Sowiecki Sojusz, prawda? Takie mają piękne fabryki, prawda? Więc oczywiście tam jest taki element, natomiast ja bym powiedziała też tak, że ten to, o czym pan profesor mówił, o tym obrazie, który jest taki na pograniczu karykatury, prawda, bo to jest prawda, bo ta propaganda, jak wszyscy wiemy, ona zwykle gdzieś, prawda, operuje takimi trochę grubszymi kreskami, bo jeżeli jest zbyt zniuansowana, to będzie mało czytelna, prawda? Ale ja sobie tak pomyślałam też, że jak, no patrząc w ogóle na sowieckie kino lat 20. i 30., to też jest tak, że ten element właśnie takiego troszkę karykaturalnego rysu. No, sowieccy propagandyści przypisywali też białym, na przykład jak się pokazywali w sowieckich filmach, no nie wiem, żołnierze Białej Armii, albo w ogóle arystokracja, także rosyjska arystokracja, prawda? Ja mówię o filmach z lat 20. czy tych filmach, powiedzmy, no, z pierwszej połowy lat 30., bo to pod koniec lat 30. się troszkę zmieniło, bo się zmieniła narracja historyczna, prawda, stalinowska. To oni też mieli pewnego rodzaju, no powiedziałabym, taki lekko karykaturalny charakter, prawda? Właśnie pewnego wywyższania się, pewnej takiej napuszoności, prawda? Więc to jest oczywiście prawda, to co tu bardzo mówił, tylko no jakby no nie wydaje mi się, żeby to było tak ściśle i tylko i wyłącznie związane z prezentacją Polaków jako takich. Oczywiście tam ten element właśnie, że to są polscy panowie, że właśnie te, no tak, ale generalnie, ja bym powiedziała, no w tej retoryce takiej dualistycznej trochę wizji świata, takiej gnostyckiej, prawda, wizji świata, jaką prezentowała sowiecka propaganda, no to
pewne warstwy społeczne, prawda, czy pewne nabierały takiego karykaturalnego charakteru. Natomiast ja się oczywiście zgadzam, że tam, wracając jeszcze do tych postaci, to że jednak ja tu mimo wszystko upatruję jakiś rodzaj, ja bym powiedziała, no, takiego talentu reżyserskiego Roma, czy też talentu właśnie aktorskiego, że te postaci, no jakby, no nie wiem, może dlatego, że my na to patrzymy jako Polacy, prawda, oglądamy tych bohaterów też w ten sposób, że widzowie w tym roku 41, jeżeli by mieli okazję zobaczyć tych bohaterów, widzowie rosyjscy patrzyliby na to inaczej, ale ja tam odnajduję mimo wszystko jakiś taki element, no powiem, no taki rys człowieczeństwa na przykład w tych postaciach, prawda, w tej postaci Madame Rozy na przykład, która jest niezwykła, zresztą fascynująco zagrana, prawda? Która kocha tego syna w sposób, tak powiedziałabym, zachładny i bezgraniczny tak naprawdę, prawda? W tej pannie Wandzie takiej nieszczęśliwej, która popełnia to samobójstwo. No, to oczywiście można na to nałożyć, prawda? Cały ten element propagandowy, jasne, ale mam też takie wrażenie, że jakby się powyciągało te klocki z tego filmu, prawda? To i pewne elementy, jakby powiedziała, przesunęło pewne akcenty, to mielibyśmy opowieść, jakby powiedziała, całkiem spójną opowieść o właśnie takim, no takim jakby zbiorowisku ludzi, którym się w życiu nie udało, prawda? Którym się w życiu nie powiodło. Prawda? I jakby ten rys taki właśnie, on tam jest takim klockami tak trochę powkładany. To jest moje odczucie, jakby to może tak... Pani profesor, to chciałbym teraz jeszcze zadać pytanie troszeczkę szersze, mianowicie o ten sojusz, czy był to sojusz z przymusu, czy z obowiązku, czy dobrowolny, genialnych artystów kina sowieckiego, do których można zaliczyć i Michaiła Roma, i Dobrzenkę z całą pewnością, z no, zbrodniczym systemem komunistycznym. Czy fakt, że ci artyści robili takie filmy, był pewnym systemowym rozwiązaniem wynikającym z monopolu państwowego na środki produkcji filmowej i dystrybucji filmowej, cenzury itd., itd.? Czy Związek Sowiecki wykorzystywał ich no, w sytuacjach takich wyjątkowych, jak z całą pewnością do takich sytuacji należała II wojna światowa z tymi wszystkimi zmianami frontów i tak dalej. I jak to się ma do tych samych zjawisk, które znamy z Niemiec hitlerowskich, prawda? Wydaje mi się, że tam jednak troszeczkę to inaczej wyglądało, że jednak Goebbels jako szef kinematografii nie miał do dyspozycji najlepszych nazwisk filmowców niemieckich. No, dam chociażby przykład Fritza Langa, którego on zaprosił, chciał z niego uczynić właśnie główną figurę hitlerowskiej kinematografii i tego samego dnia Fritz Lang wyjechał z Niemiec, uciekł po prostu, wyjechał, opuścił Niemcy, zdawał sobie sprawę, że komuś takiemu jak Goebbels nie odmawia się bezkarnie. I w rezultacie ci najwięksi twórcy hitlerowscy, tacy jak Veit Harlan czy Gustav Uccicki, autor filmu Heimkehr, prawda, czyli Powrót, ten największy film antypolski, zresztą zrobiony mniej więcej w tym samym czasie, co film Roma, to była jednak w porównaniu z takimi nazwiskami jak Billy Wilder, prawda, no to była jednak druga liga, mimo że oni też mieli całkiem spory dorobek i byli niezłymi rzemieślnikami, ale to nie byli najwięksi filmowcy tamtego czasu. Czy też te analogie są w ogóle zawodne w tym przypadku? Jak pani na to patrzy? To jest bardzo obszerny jakby temat, prawda? Bo to jest pytanie, które by wymagało bardzo długiego wywodu. Ja mówię teraz o tym aspekcie sowieckim, prawda? Tego, jak to wyglądało, dlatego że właściwie musielibyśmy
no, porozmawiać sobie w ogóle o czymś takim jak sowiecka kultura, to znaczy to, co się ukształtowało, czy zaczęło się kształtować w latach 20. I przecież mamy przykłady nie tylko filmowców, prawda, ale artystów rozmaitego autoramentu, którzy jednak no, jakby wpisali się w ten ideologiczny nowy wymiar. No, niech przywołam taką postać, no, jak Siewold Meyerhold na przykład, prawda, przecież wielki reżyser teatralny, który stał się takim luminarzem nowego systemu. Jak to się skończyło, to już jest inna sprawa. Ale to jest bardzo poważne pytanie i to jest bardzo rozległy temat. Natomiast trzymając się samych filmowców, prawda, żebyśmy tutaj nie brnęli za daleko, to ja myślę, że na to pytanie no, odpowiedź jest tego rodzaju. To znaczy ja bym jednak przypominała i jakoś tak z uporem, że część tych filmowców, pamiętajmy o tym, na pewno Dobrzenko, prawda? To byli po prostu komuniści. To znaczy to byli ludzie, którzy w pewnym momencie swojego życia, często jakby Eisenstein, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, od początku do końca swojej kariery. I też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli tam na drodze tej kariery pojawiały się jakieś kłopoty, bo oni w większości je mieli, prawda, zrobienie filmów, takie czy inne, ale to bynajmniej nie należy przekładać na taki sposób myślenia, że to oni kontestowali system. To było co innego. Więc oni, część z nich, ja nie mówię, że oczywiście, że wszyscy i też to zaangażowanie, czy zaangażowanie ideologiczne jest mi oczywiście trudno oceniać i myślę, że nam wszystkim będzie trudno oceniać, bo nikt z nas nie siedzi tak wewnątrz każdego artysty. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to było wyraźne. Niemniej jednak, no na przykład Aleksander czy Oleksandr, jak mówią Ukraińcy, Dobrzenko, no był tak reżyserem, artystą, który się, jakby to powiedzieć, no włączył, prawda, bardzo wyraźnie włączył w ten element propagandy, jakkolwiek robił filmy, tak jak powiadam, poświęcone Ukrainie, ale też przecież pamiętajmy o tym, że na przykład Ziemia, która jest filmem niewątpliwie wybitnym, jest filmem niewątpliwie genialnym, prawda? Ona powstała w roku 1930 jako odpowiedź na hasło kolektywizacji wsi Stalina, prawda? I teraz rzecz jasna, to jest 30 rok, więc Dobrzenko można powiedzieć, nie musiał wiedzieć tego, co się stanie w wyniku tej kolektywizacji, zwłaszcza na Ukrainie, to jest bardzo istotne. No ale, że tak powiem, jeżeli on potem opowiada o tym, jak Ukraina rozkwita w tej wielkiej sowieckiej rodzinie narodów, no to jest właściwie rzecz nie do przyjęcia z punktu widzenia, prawda, tego rodzaju. I to no jednak trzeba to wyraźnie powiedzieć, no to byli twórcy, część tych twórców na pewno, po prostu zaangażowana ideologicznie, dlatego że talent może iść w parze, prawda, z zaangażowaniem ideologicznym. Mamy dziesiątki takich przykładów i to nie tylko sowieckich, prawda, ale artystów, którzy po prostu służyli złej sprawie, prawda, artystów, których sztuka nie jest neutralna moralnie, prawda, i takich przykładów jest bardzo dużo i w tym przypadku mamy zdecydowanie do czynienia z czymś takim. No tak jak powiadam, Siergiej Eisenstein to jest przykład Korony, no Październik to jest film obrzydliwy z punktu widzenia, prawda, tego przekazu właśnie propagandowego, tego co się tam mówi, prawda, to jest film obrzydliwy. Natomiast z punktu widzenia formalnego jest to film niezwykle interesujący. W przypadku Roma to właściwie też jest trochę tak. Znaczy ja o tak bym powiedziała, tak wyraźnym zaangażowaniu pewnie no, nie mogę mówić, ale Rom był krasnarmiejcem, prawda? On służył w Armii Czerwonej, zanim, bo biografia Dobrzenki to jest w ogóle bardzo skomplikowana, do momentu, kiedy on zaczął robić filmy, kiedy zadebiutował w drugiej połowie lat 20., to jego biografia jest rzeczywiście niesłychanie burzliwa i skomplikowana i też taka nie do końca jasna w pewnych aspektach, pewnych elementach. Natomiast Rom i od 34 roku, czyli od momentu swojego debiutu, jak popatrzymy sobie na filmografię Michaiła Roma, to właściwie wszystkie jego filmy, no może za wyjątkiem tego debiutu, bo to była akurat adaptacja Guy de Maupassanta, to była Baryłeczka. Bardzo udany zresztą debiut, nie my, w 34 roku, ale jeszcze nie my. Natomiast po kolei te wszystkie filmy, one są bardzo precyzyjny sposób wpisane w takie, no ja bym powiedziała, zapotrzebowania właśnie danej chwili,
prawda, polityczno-ideologicznej. Przecież mamy w biografii Roma i to są filmy nakręcone przed marzeniem. No dwa filmy z tego kręgu tak zwanych leninianów, czyli filmy poświęcone Leninowi, prawda, 37 rok Lenin w październiku, prawda, a potem 39 Lenin 1919 roku, prawda. Mamy potem filmy, które się wpisują na przykład w taką retorykę zimnowojenną, to są filmy kręcone, te filmy nakręcone po II wojnie światowej, prawda? Czy na przykład Harry Smith odkrywa Amerykę, jest taki film, prawda? Czy też Tajna misja, prawda? Więc nawet 9 dni jednego roku, który jest takim późnym filmem Roma z 1961 roku, bardzo dobrym zresztą filmem, ale on też jest jakby wpisany w taką potrzebę chwili, gdzie fizycy jądrowi stali się nagle bohaterami zbiorowej wyobraźni, prawda? Bo tak było, to był taki moment, prawda? I Rom robi taki film. I ja bym tak, większość tych filmów to są filmy bardzo dobrze zrobione. Prawda? Są bardzo dobrze zrobione, ponieważ no, tak jak mówię, Rom miał niewątpliwy talent taki właśnie reżyserski, taki mise-en-scène klasyczny, miał dużą umiejętność pracy z aktorami. W części tych filmów także w filmie Marzenie występuje jego żona, ponieważ Jelena Kuzmina, ta aktorka, która tam gra główną rolę, to była żona Michała Roma. Natomiast to jest biografia filmowca, w przypadku Roma tak właśnie jest, to jest biografia filmowca, która jest bardzo dokładnie wpisana, jak mówię, no w takie zapotrzebowania. No Rom był oprócz tego laureatem nagród stalinowskich, prawda, zajmował wysokie stanowiska w strukturach kinematograficznych, prawda, no był trzecim kreującym te kinematografie, a to, że te filmy są warsztatowo dobre, prawda, czy jakby reżysersko dobrze zrobione, no to już jakby jego... Może to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że Michaił Rom właśnie dzięki swojej wysokiej pozycji w hierarchii partyjnej uratował prawdopodobnie życie Henrykowi Warsowi i jego rodzinie, która była wtedy w getcie warszawskim, ponieważ Henryk Wars pisał muzykę do filmu Marzenie, zresztą znakomitą muzykę, ta otwierająca sekwencja w knajpie lwowskiej, gdzie właśnie taki mały jazzbędzik gra swing, no to jest rewelacyjny motyw muzyczny i to zresztą upodabnia trochę ten film do filmu Gustawa Uccickiego, Henker, gdzie również grali, w produkcji tego filmu uczestniczyli Polacy, prawda? Tak. Po obu stronach granicy paktu Ribbentrop-Mołotow powstawały filmy szkalujące Polskę, że tak powiem, odprawiające egzekwie nad trupem Polski, w czym uczestniczyli Polacy. Pomówmy przez chwileczkę właśnie o tym wątku polskim, bo wydaje się jednak, że jedni i drudzy Polacy no, nie za bardzo mieli tutaj możliwość odmówienia. To znaczy wiadomo, że paru aktorów odmówiło Uccickiemu, natomiast na przykład ci, którzy mieli w swojej rodzinie osoby pochodzenia żydowskiego i obawiali się o ich życie, wzięli w tym udział. Tutaj w tym wypadku Polacy, którzy znaleźli się we Lwowie po 1939 roku i tak powiem zostali wkręceni w maszynę propagandową, kulturalną, sowiecką, no, tam wielkiego wyboru nie było. Musieli uczestniczyć we wszystkim, co im partia nakazywała. Pani profesor. No to jest, jeżeli chodzi o właśnie o Henryka Warsa i muzykę do tego filmu, on tam pan wspomina o tym jazzowym będziku, który tam przygrywał. Ile ja dobrze pamiętam, to właśnie Wars wtedy będąc w Lwowie stworzył taką grupę jazzową, to się nazywał Tea Jazz, prawda? Która właśnie jakby gdzieś na chwilę tam działała. Czy on był do tego przymuszony, w sensie takim jawnym, tego nie umiem, bo na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Nie wiem, czy on był rzeczywiście jakoś tam, prawda, przymuszony, czy po prostu znalazła się możliwość no jednak pracy, zarobienia pieniędzy.
Bo mimo wszystko, ja chciałabym, że napisanie muzyki do tego filmu, a jednak gra polskich aktorów w filmie Ucickiego, bo tam zdaje się jeszcze jego syn, że tak powiem, aranżował cały ten cały angaż tych polskich aktorów na postać jego syna, akurat jest postacią wyjątkową, właśnie nieciekawą. A więc to tutaj to zaangażowanie muzyczne, zresztą z tego co ja pamiętam, Wars potem przedostał się do armii Andersa i on puścił Związek Sowiecki. Natomiast warto wspomnieć, jak już jesteśmy przy tych antypolskich takich różnych tropach, to pojawił się taki pomysł podobno, na ile to jest prawda, ale to prawda, nakręcenia filmu, uwaga, o Adamie Mickiewiczu na początku 40. i miał to robić Julian Gardan. Jak sobie Państwo przypominacie takie filmy jak Wrzos czy Trędowata z końca 30., to jest właśnie ten reżyser, dlatego że Gardan się znalazł rzeczywiście w Związku Sowieckim, w Turkmenistanie i był jakimś przewodniczącym na ten Turkmenistan, tego Związku Patriotów Polskich, stworzonych przez Wandę Wasilewską tam w Związku Sowieckim, tylko całe szczęście umarł, znaczy całe szczęście, no umarł na suchoty, więc nie nakręcił tego filmu, ale chyba w ogóle pomysł umarł. Natomiast był taki koncept, który się tam pojawił. Więc na ile tutaj Wars był postacią, czy na ile on był artystą, który, no jak mówię, no znalazł sobie dzięki temu filmowi, może tak było, jakąś taką możliwość, prawda, nie wiem, no bezpiecznego, chwilowej bezpiecznej egzystencji, prawda, na tych terenach, to jest bardzo prawdopodobne. No, natomiast no jednak jakby angaż do tego filmu Ucickiego, prawda, tych polskich aktorów, to jest, myślę, troszkę inna jednak jakość. To jest jednak jawnie, to jest jednak granie postaci, prawda, to jednak jawnie antypolskim filmie. Dodajmy, że niektórzy z tych aktorów byli potem po 1945 roku w PRL-u sądzeni. Sądzeni, tak. I podlegali ostracyzmowi, czego nie da się powiedzieć o ludziach, którzy służyli... No to jest oddzielna historia, prawda? To jest jakby oddzielna opowieść. Ponieważ czas goni, pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie panu profesorowi i ono dotyczy współczesności, bo pan dowodził w dzisiejszej rozmowie, że pewne wzory prezentowania Polaków były wypracowane już przy okazji wojny polsko-bolszewickiej i filmów, które, że tak powiem, omawiały to starcie, czy były odpowiedzią propagandową na klęskę wojny z Polakami. I potem były twórczo rozwijane i udoskonalane i znalazły się w filmach, o których dzisiaj rozmawiamy. Czy można powiedzieć, że pewne wzory przedstawiania Polaków, wzory usprawiedliwiania polityki wobec Polski, polityki imperialnej, zaborczej, przetrwały do naszych dzisiejszych czasów, zwłaszcza w kontekście 17 września i paktu Ribbentrop-Mołotow. Zanim odniosę się do tego pytania bardzo ważnego, proszę mi pozwolić na pół minuty dokładnie na skomentowanie tego, o czym Państwo mówiliście, bo niestety mamy taką formę przekazu, że nie możemy nawiązywać debaty, nad czym oczywiście boleję, ale ja tylko jeden kamyczek, jak gdyby potwierdzający to, o czym Państwo mówiliście, wrzucę, mianowicie różnica systemów. O tym, czy ktoś szedł do produkcji niemieckiej, ja nie mówię o uwarunkowaniach, czy on miał w rodzinie kogoś pochodzenia żydowskiego, czy sam był, czy miał z tym związane niebezpieczeństwo, to jest inna sprawa, ale pod okupacją niemiecką, czy ktoś chciał pracować w teatrze, czy ktoś chciał pracować w filmie, czy chciał pracować w kawiarni u aktorów, no to w dużej mierze była jego decyzja, jego wybór. W Związku Sowieckim nie było możliwości podjęcia pracy bez zgody władzy zwierzchniej, jakiejkolwiek, nawet śmieciarza. O tym decydował system, kto gdzie idzie do pracy. I można było stawać na rzęsach, żeby pracować jako kelner,
ale władza sowiecka wiedziała, od czego jesteś specjalistą i ojczyzna radziecka potrzebowała ciebie w innym miejscu. I albo będziesz tam pracował, albo pojedziesz gdzieś daleko, albo pojedziesz do najbliższego dołu, gdzie cię zakopią. Po prostu. Prosty wybór. Więc tutaj o tym trzeba pamiętać trochę. Oczywiście jeszcze też pamiętajmy o prezentyzmie, to znaczy oni nie wiedzieli tego, co my wiemy dzisiaj, tak? Kiedy podejmowali różne wybory życiowe, takie czy inne. Tak? Ja zawsze w tym kontekście też pamiętam takie słowa Wisławy Szymborskiej, które chyba w latach 90. w jakiejś dyskusji o jej stalinowskiej twórczości z tego okresu, ona tak krótko powiedziała, ale my wierzyliśmy. Ale my wierzyliśmy. I to taki kontekst tego nie tyle może polskich twórców, co tych twórców sowieckich, o którym Państwo mówiliście. Pewnie warto też brać pod uwagę, ale to mówię już tylko taka glossa do tego, o czym mówiliśmy. Natomiast też mam takie przeczucie, inaczej pewność nawet, nie przeczucie, pewność, mam taką tezę, że rzeczywiście ten negatywny obraz Polaka, który dzisiaj jest kreowany w propagandzie rosyjskiej, też białoruskiej, to jest ten obraz Polaka z lat 20., 30., początku lat 40. I to z dwóch powodów. Pierwszy jest zasadniczy. Po 45. Polak już jest pokazywany pozytywnie. To już te pierwsze filmy dotyczące Polski i Polaków, to jest już 45. czy 46. rok. Tak? To już... Kłosowski to jest chyba, jeżeli mówimy o tym... No właśnie, mówimy o Kłosowskim oczywiście. To jest 45. Przecież tam jest pozytywny polski żołnierz, tam jest pozytywny polski konspirator, tam jest pozytywny polski ksiądz katolicki. Uh-huh. To się nie zdarzało. Księża katolicy, przecież cała plejada negatywnych postaci księży katolickich jest w każdym niemalże filmie przed 41. rokiem. Tak? I tu jest pozytywny obraz Polaka, przecież już sojusznika i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeżeli pojawiają się negatywne obrazy Polaków, jak w Pięknym, to też myślę, że też temat na oddzielne spotkanie w filmie Żołnierze Wolności. Aha. Przecież jest największe przedstawienie Powstania Warszawskiego. Aha. Najbardziej batalistyczne sceny z Powstania Warszawskiego są właśnie w tej superprodukcji z końca lat 70. To jest kopalnia wiedzy o latach 70. Jak jest tam pokazane. No i tam nawet ci, którzy nie są zwolennikami Związku Sowieckiego, już nie są karykaturalni. Oni mają swoje poglądy, czasami są one niesłuszne, ale to już nie są ludzie z karykatury, no może tam poza pojedynczymi postaciami. Więc jeżeli propaganda dzisiaj musi do czegoś wrócić, no to nie wróci do obrazu z lat 80., 70., 60., tylko musi wrócić do obrazów z lat 30. i 20. I to widać bardzo dokładnie. Jeden przykład, bo jako że nas czas goni, nie będę się tutaj długo rozwodził, ale jeden przykład. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście kilka tygodni temu, gdy zaczęły się protesty po sfałszowanych wyborach na Białorusi prezydenckich i gdy pojawił się tam wątek Polski w pewnym momencie o odbieraniu ziem, które Polska sobie rości do nich prawo, tych, które leżą na wschód od linii Kerzona, to Aleksandr Łukaszenka mówił o granicy z 772 roku, z 1772 roku. Nie z 39, tylko tam on użył wprost daty 1772, czyli daty pierwszego rozbioru. To jest jedna z tych dat mocno wykorzystywana w propagandzie filmowej też, ale nie tylko, w latach 20. i 30. Jest taki film białoruski, chyba na Białorusi zrealizowany, Do jutra, do zobaczenia, jakoś tak to się tłumaczy, prawda? Gdzie tam przywódca jaczejki komunistycznej, organizacji komunistycznej w gimnazjum białoruskim w II Rzeczpospolitej na lekcji historii podchodzi i ściera tak wściekło granicę, nie tylko tą, ale tą z 72, gdzie nauczyciel każe im się uczyć, gdzie była nasza granica, żeby pamiętali. I proszę zauważyć, że dokładnie ta data, nawet najbardziej zajadli rewizjoniści naszych wschodnich granic w naszym kraju, którzy mówią, że trzeba odebrać Grodno, Lwów, Wilno, Kamieniec, nawet może Krzemieniec, nigdy nie sięgają do granicy 772 roku. To skąd ona się pojawia w tamtej narracji? No właśnie z tego typu elementów. Więc po prostu nie ma innego wzorca. Znowu się sięga do tych wzorców właśnie z lat 20., 30., wczesnych 40., wówczas
wówczas wypracowanych. No i druga rzecz dosyć istotna. Nie zapominajmy, że my tu powiedzieliśmy film Roma, mało znany. Mało znany. Film Dowrzenki, ale te filmy są puszczane w telewizji w obszarze dawnego języka rosyjskiego, czyli nie tylko samej Rosji, ale obszarze języka rosyjskiego, gdzie mieszkają ludzie posługujący się tym językiem. Te filmy ciągle są prezentowane, nie tylko te dwa, ale i inne. I można zobaczyć co jakiś czas. Są to filmy, tak jak film Roma Marzenie, które znajdują się na wyposażeniu bibliotek szkolnych w Rosji. To jest taki kanon kina, który biblioteki szkolne dostały. Co więcej, jest specjalna strona internetowa, gdzie te filmy ze wszystkimi prawami wykupionymi są dostępne w bezpłatnej dystrybucji i do tego są dorabiane scenariusze lekcji, zajęć i tak dalej na podstawie tego filmu. My to oczywiście z panią profesor będziemy się różnili. Pani profesor jest filmoznawcą i spogląda na coś zupełnie innego niż na to, na co ja spoglądam, prawda? Na grę aktorów, kunszt scenarzysty, reżysera i tak dalej. A ja zawsze tam widzę, że to zbiorowisko ludzi rzeczywiście bardzo ciekawych spotyka to nieszczęście, dlatego że to państwo jest opresyjne. To się pojawia na początku, w środku, na końcu, bo to kończy się w momencie, kiedy przestaje istnieć opresyjne państwo polskie. To są te klocki, o których tutaj mówimy, że rzeczywiście oni są nieszczęśliwi, nie wiem, czy może wszyscy, ale większość z nich jest nieszczęśliwa, dlatego że państwo jest opresyjne, bo uniemożliwia, bo broni, bo skazuje na karę śmierci, bo więzi i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, zostało nam niewiele minut do końca naszej transmisji i rozmowy. Mamy dwa pytania od naszych widzów i chciałbym teraz je Państwu przedstawić. Pierwsze, nie znam autora, brzmi tak. Czy Białorusinom i Ukraińcom llepiej żyło się w drugiej RP, czy w Związku Sowieckim po 1945 roku? Czy są jakieś materiały źródłowe, historyczne, dotyczące zapewne historii gospodarczej właśnie, czy ekonomii, które mogłyby pozwolić na ustalenie faktów? Rozumiem, to pytanie, tak, raczej do Pana oczywiście. Raczej do mnie. Proszę Państwa, i znowu w kilka minut odpowiedzieć na to pytanie możemy bardzo prosto, nie zagłębiając się w szczegóły. Chciałbym zauważyć, że różnica dotyczy milionów ofiar. Gdzie jest te miliony Ukraińców, którzy w wyniku wielkiego głodu wywołanego sztucznie na Ukrainie zostali zgładzeni i poszli po prostu do grobów? Proste porównanie, prawda? Proste porównanie. Z drugiej strony wicemarszałkiem Senatu, zresztą to nie tylko wicemarszałkiem Senatu, ale zawsze namawiam na spojrzenie, na jak ktoś jest w Sejmie czy w Senacie, tam są takie duże tablice z parlamentarzystami Sejmu i Senatu, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Proszę zobaczyć, ile tam jest białoruskich, ukraińskich zwłaszcza nazwisk na tych tablicach. To są polscy parlamentarzyści w polskim parlamencie przed II wojną światową. Ja nawet stawiam zawsze taką tezę dosyć dyskusyjną, że lepiej się żyło komunistom w drugiej RP niż w Związku Sowieckim, polskim komunistom. Jest to teza bardzo łatwa do udowodnienia. Ci, którzy siedzieli w więzieniach II Rzeczpospolitej, jak Władysław Gomułka, przeżyli. Ci, którzy pojechali do Związku Radzieckiego, leżą w okolicach Moskwy najczęściej. Tak? Bo to jest oczywiście moment, kiedy nie można powiedzieć, że Rzeczpospolita II była krajem mlekiem i miodem płynącym. Oczywiście tam było masę problemów gospodarczych, narodowościowych. Druga Rzeczpospolita nie zdała niestety egzaminu z sprawy mniejszości narodowych. Im później w lata 30. te kłopoty były duże, a przecież pomysły były na to, że tworzymy Rzeczpospolitą. Proszę zauważyć jedną rzecz, na którą się rzadko zwraca uwagę. My dzisiaj mamy takie dwa wyrazy, które nam się łączą niemalże na stałe. Rzeczpospolita Polska. Nie wyobrażamy sobie rozdzielenia tych wyrazów. W roku 19, 20, 18 to nie było jednoznaczne. Polska to Polska, a Rzeczpospolita to jest coś większego. To tak jak Wielka Brytania i Anglia. Tak? Już nie wchodząc w te szczegóły, nie można, reasumując, nie można porównywać tego, że
danemu Białorusinowi lepiej się żyło w Związku Sowieckim niż w Polsce, bo to wszystko zależy od kontekstu. Ale popatrzmy sobie na ofiary, które leżą w grobach przed rokiem 39 czy przed 41. I to jest taka najprostsza statystyczna ocena i odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Drugie pytanie od tej samej osoby. Mam informację, że NIK to jest Blenheim Duchess. Jak filmy sowieckie przedstawiały klęskę w wojnie, klęskę z Polską w wojnie 1920 roku, jeśli były, jeżeli mamy takie przykłady w kinematografii sowieckiej, to do pani profesor. Do mnie, jak się domyślam. To znaczy, jeżeli mówimy oczywiście o tym filmie wczesnym, to znaczy sprzed powiedzmy 40 roku, prawda, to można powiedzieć tak, no właściwie jej nie przedstawiały, to znaczy jakby bo po prostu unikano tego tematu, jak mówiliśmy o tych filmach, tych agitfilmach, prawda, kręconych właśnie w czasach, mniej więcej wtedy, kiedy była wojna polsko-bolszewicka, no to one były kręcone, robione w trakcie, prawda, no takim klasycznym przykładem filmu, który się niestety nie zachował, to jest film Lwa Kuleszowa na Czerwonym Froncie, prawda, tylko tak jak powiem, to jest film, który się nie zachował, no ale to była retoryka nakierowana właśnie na czy przeciwko polskim panom, prawda? Czy właśnie, natomiast potem tematu nie było. Jest taki przykład, ja sobie tak teraz przypomniałam, taki przykład właśnie z początku lat 40. filmu, który nie powstał, prawda? Który został zatrzymany jakby na filmu Jefima Dzigana. To jest taki reżyser, też taki debiutant lat 30., mniej więcej pokolenia Roma, Michała Roma. I to był film Pierwsza Konna. Powstał. Tylko jest, on był nie wprowadzony na ekrany. Był nie wprowadzony na ekrany, tak. On był nie wprowadzony, ponieważ zatrzymali go generałowie. Podobno, w dużej mierze właśnie z tego powodu, że tam no jakby umniejszono ich znaczenie, prawda, że on był w każdym razie film nie wszedł na ekrany, dlatego że ten temat był po prostu no drażliwy. No, nie można było pokazywać klęski, prawda, bolszewików w wojnie z Polakami. W związku z tym on no jakby nie funkcjonował w takim bezpośrednim przekazie, bezpośrednim obrazie. No to tyle, jeśli chodzi o... Mogę? Tak, bardzo proszę. To tak, bo ja jestem świeżo po tym filmie. Aha. Jestem świeżo, więc mogę jak gdyby dopowiedzieć dwa słowa. Znaczy tylko, bo oczywiście ja zgadzam się z... Zgadzam się z panią profesor. Więc bardzo jestem ciekawa tutaj jakby pana refleksji. Zgadzam się z panią profesor całkowicie w tej refleksji, bo w ogóle jeżeli byśmy popatrzyli na to, co się stało w roku 20 przez pryzmat filmografii sowieckiej, to po pierwsze była to wojna dla Rosji bolszewickiej zwycięska. Po pierwsze, zwycięska. Po drugie, bitwa pod Warszawą to jest jakoś mały, odznany szczegół boczny zupełnie dla tej wojny nieistotny, bo to, co najważniejsze, wydarzyło się w czerwcu, lipcu roku 20. Takim clue to jest wyzwolenie Mińska 11 lipca 1920 roku. To jest najważniejsze wydarzenie tej wojny. To jest ta leśna opowieść, o której pani profesor wspominała wcześniej, ale jest też taki film białoruski 11 lipca, wprost tak zatytułowany na ten temat. Więc to jest zupełnie inna wojna, zupełnie inne wydarzenie, a Pierwsza Konna jest znakomitym przykładem. Film, on oczywiście... Pełna zgoda, nie pojawił się na ekranach, ale ze względów politycznych przede wszystkim. Tak, oczywiście. Ze względów politycznych, dlatego że tam jest wstrząsająca scena. Znaczy, to po pierwsze, ten film powstał chyba z 10 lat. Między innymi dlatego, że oczywiście wojskowi mieli coś przeciwko, ale też był problem, że ci wojskowi, którzy poprawiali ten scenariusz, później nagle byli rozstrzeliwani. Tak. Zmieniać fabułę. Tak, to Tuchaczewski tam zdaje się. Tuchaczewski był na początku. Tak. Też człowiekiem, który ten film próbował jakoś opiniować, a później nagle trzeba było Tuchaczewskiego nie tylko z opiniowania wycofać, ale również wycofać z tego filmu. Tak. I to jest film, który jest dla mnie wstrząsający, jeżeli chodzi o zakończenie, bo on się wpisuje nie tyle w 20, a w 39 rok. Zresztą słusznie. Tam jest taka ostatnia scena, kiedy Stalin wchodzi do swojego sztabu i mówi: zabierzcie mi mapę Ukrainy. Dajcie mi tu mapę Polski. Rozkłada sobie mapę Polski na stole, zamyśla się i mówi: popatrzmy, co tu się da zrobić.
tym kontekście września 1939, to jest wstrząsająca scena. Ona wprost, ten film jest 40-41 rok realizowany, ona wprost odnosi się właśnie nie do 20, ale do 39 roku. Bardzo ciekawa opowieść pana, panie profesorze, o tym filmie. Ja o nim nie słyszałem. Rzeczywiście no, byłoby pożyteczne dla nas obejrzenie go i przeanalizowanie. Może będzie jakaś w przyszłości okazja jeszcze po temu. Proszę państwa, ponieważ minęło półtorej godziny, a minęło błyskawicznie, mam wrażenie, to ja jako gospodarz jestem zmuszony już niestety do zamykania naszej rozmowy, za którą ogromnie dziękuję naszym gościom, pani profesor Joannie Wojnickiej i panu profesorowi Andrzejowi Zawistowskiemu. Dziękuję państwu za towarzyszenie nam podczas transmisji, za zapytania. Dziękuję Blok Pressowi za udzielenie nam gościny. I zapraszam na kolejne spotkania w ramach Obrazów Historii już w październiku. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.